Skołowany Bruno. To, co mam na myśli, zaczyna się na literę S. Śliwka, znowu. Oj, skąd wiedziałaś? O, patrz, Bruno idzie. Cześć, Bruno. Chcesz pobawić się z nami w zgadywanki? O, wybacz, kicku. Robię coś dla małego misia. Co to jest? Bujane krzesło. Obiecałem, że mu je zrobię, gdy następnym razem tu przyjedzie. Kiedy to będzie? Siedzi u cioci już całe wieki. Dziś wieczór. Muszę już lecieć. Nie chciałbym go zawieść. Może my też zróbmy coś dla małego misia? A może coś, co zaczyna się na literę S? Na przykład śliwkowe ciasto. Będzie zachwycony. Zróbcie je i przynieście. Mały miś będzie zajadać, siedząc na nowym krześle. Cześć, Bruno! Co robisz? Cześć, Dzióbku. Obiecałem małemu misiowi, że zrobię mu bujane krzesło na jego przyjazd. Kiedy przyjeżdża? Dzisiaj. Ciocia miś podrzuci go na plac zabaw, więc mam trochę czasu, żeby... Dzisiaj! Musimy to uczcić! Już wiem! Zrobię mu pokaz sztuczek! Myślisz, że to mu się spodoba? Na pewno! Powiem o tym reszcie. Wszyscy możemy coś przygotować. Zrobię mu zabawkę! A ja nadmucham balony! Hurra! No, Bruno się ucieszy, że mu pomagamy! Jak wam idzie robienie ciasta? Na razie raczej kiepsko. Najlepsze śliwki są za wysoko. Nie przejmuj się, pomogę wam, jak tylko dostanę liście i pióra od dębiaka. Muszą być miękkie, bo wypcham nimi poduszkę dla misia. Niedługo wrócę. Dzięki, Bruno. Bruno, w samą porę. Tak? Żeby mi pomóc w robieniu magicznej sztuczki. Pamiętasz? To mój prezent dla małego misia. Dobrze. Niebawem wrócę. O, Bruno! Jak dobrze, że cię znalazłam! Jestem trochę zajęty. Obiecałem krzesło małemu misiowi i... Ale to właśnie coś dla niego! Chciałabym dać mu balony. Wciąż je dmucham, ale one ześlizgują się z pompki. A ty sobie z nimi poradzisz. Myślisz, że Bruno zapomniał? Rosie, kicku! Patrzcie, co mam dla małego misia! Sprawdzam, jak szybko może jeździć. Jest świetny! 3, 2, 1, start! Już! Bruno miał pójść do dębiaka po liście i pióra. Poszukajmy go! To dziwne. Myślałem, że przyjdzie tutaj po ten wkład do poduszki. Ale potem widziałem, jak szybko szedł z Olą do jej domu. Może tam poszukajcie. A! Pomocy! Nie mam tyle siły! Pomocy! Czekaj, Filipie, już idę. Cześć! Mój balon! A sznurek? Bruno, czekam już całe wieki! Zaraz tam przyjdę. O, śliwki! Dębiak pyta, czy wciąż chcesz te liście i pióra. Nie wiem, komu najpierw pomóc. Rosie, strasznie namieszałem, prawda? Faktycznie masz sporo do zrobienia. Cieszę się, że wszyscy robicie prezenty dla małego misia i chcę wam pomóc, ale zrobił się wielki bałagan. Bałagan? Nic się nie przejmuj. Pomogę ci. Mam coś odpowiedniego. Ta-da! Proszę. Co to jest? Pierzasty diagram do zapamiętywania. A jak takie coś działa, Dzióbku? Więc każdy kwadrat to kawałek dnia.
każde pióro to rzecz do zapamiętania. Więc teraz będzie to. Położyliśmy tam czerwone pióro, co oznacza mój występ. A potem będzie... Przystrajanie? Tak, właśnie. Potem będzie żółte, czyli mój występ magiczny i... Już mówiłeś o swoim występie. Myślałem, że zielone pióro to balony. A co z samochodem? Może czerwone to śliwki? A czy ktoś już mówił o liściach? Stop! Twój diagram jest bardzo ładny, ale chyba powinniśmy napisać zwykłą listę. Wymień te rzeczy, które musisz zrobić. Mój pojazd! Balony! Pokaz sztuczek! Śliwki! Po kolei! Czy jesteś pewien, że zdążysz ze wszystkim na czas? To długa lista. Na pewno zdążę. Dziękuję. Teraz już muszę się udać. O, gdzie są te balony? Ta lista jest świetna. Jeszcze tylko Filip i już mogę robić krzesło. Lepiej się pospieszmy. Mały miś niebawem tu będzie. Chcą, żebyśmy pojechali do dębiaka. Przepraszam was za fatygę. Byłem ciekawy, czy jest u was Bruno. Wciąż jeszcze tego nie odebrał. Nie zrobił jeszcze krzesła dla misia? Chodź, zaniesiemy mu te liście do domu. Nie ma zbyt wiele czasu. Jej! Super! Dzięki, Bruno! Teraz tylko skończę krzesło. Nie, pora odebrać małego misia. A ja wciąż nie mam krzesła. Chyba wszyscy coś dla niego mamy. O, a co to za przedmioty tu leżą? To bujane krzesło dla małego misia. Jest ciągle w częściach. Bruno jeszcze go nie złożył. O, co powie mały miś, jeśli nie będzie krzesła? Już wiem. Chodźcie tutaj. Zaraz zrobimy prawdziwą sztuczkę. Hej, ha, ha! Bruno! Mały miś, tęskniłem za tobą. Iha! Wszyscy bardzo się cieszą, że jesteś. Przygotowali dla ciebie prezenty. Ha! Kocham prezenty! Małe krzesło misia? Zacząłem je... Obiecałeś! Wiem, tylko że... Witaj, mały misiu! Nie martw się, Bruno zawsze dotrzymuje obietnic. Ale zabrakło mi czasu. Nigdy by cię nie zawiódł. Ale najpierw pokażę prawdziwą, magiczną sztuczkę. Jesteście gotowi? Abrakadabra, krzesłabra! Małe krzesło misia! O, dziękuję! Balony! Auto! Ale ja nie... Ależ tak, Bruno. Pomogłeś wszystkim zrobić prezenty na czas, więc my mogliśmy pomóc tobie. Pycha! Musiałem zużyć sznurek na krzesło, ale później przywiążę dłuższy. Mały miś, mały sznurek! Może wypróbujesz swoje krzesło? Haha, duży Bruno, małe krzesło! Chyba robienie prezentów go zmęczyło. Rosie, czy gdybym skądś wrócił, zrobiłabyś dla mnie ciasto ze śliwkami? Gdybyś miał ochotę. O, Kicku. Kicku, gdzie jesteś? Ta-da! Wróciłem. Czy mogę już dostać ciasto? Dobranoc, Kicku. Dobranoc. Ale
Ale ja naprawdę chcę dostać ciasto. Super, Filip. Podaj łapkę, kicku. Dasz radę dosięgnąć? Troszkę wyżej. O, tak świetnie się bawiłem, że zapomniałem, że tam jest drzewo. Mamy go! Jej! O, jest porwany. Nie martw się, kicku. Naprawimy go. Ale na przyszłość proszę uważaj na drzewa. Dobrze. Co to? Ktoś jest chyba w tarapatach. Pomocy! Pomocy! Olu, co ci jest? Mój misio! O! Nie widzę żadnego misia. Woda! Ola położyła misia na mostku, a on spadł. Plusk! Uratuj go! O! Ja! Nie ty, mały misiu. Ty masz się nie zbliżać sam do wody. Musimy znaleźć coś, czym go wyciągniemy. No tak, łapka do latawca. Świetnie, kicku. Łatwizna. Rosie, uratowałaś go. O, dziękuję. Kicek i ja uratowaliśmy go wspólnie. To jego łapka do latawca. Czy wszystko w porządku, Olu? Słyszałem krzyk. Bohaterowie! Bohaterowie? Rosie i Kicek uratowali misia. Też bym uratował. Super, Rosie! Super, Kicek! Nie są bohaterami. Nawet nie są ubrani jak bohaterowie. Każdy umie uratować misia. Na przyszłość, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, poproście mnie, okej? Tada! Patrz na to! Filip, czemu masz na sobie maskę? Bo nie jestem już Filipem. Nie jesteś? Nie, jestem super Filipem. Teraz muszę tylko kogoś uratować i udowodnię wszystkim, że to ja tu jestem bohaterem, a nie Rosie. Dziś będzie dzień pełen niespodzianek. Witaj, Filipie. Gdzie tak pędzisz? Jestem super Filipem, a to mój super pojazd. Bardzo ładny. Szukam kogoś, kogo mogę uratować. Możesz mnie uratować przed nimi. Nie dają mi chwili spokoju. Chodziło mi o coś poważniejszego. Jak się dobrze rozejrzysz, znajdziesz kogoś, kto potrzebuje twojej pomocy, Super Filipie. Raz, dwa... Jesteśmy. Nie odchodź za daleko, mały misiu. Nie chcę, żebyś się zgubił. Okej, haha. 7, 8... Super Filip jedzie 9, z pomocą. 10. Ha, proszę, Olu. Jeden miś uratowany. Miś nie potrzebował pomocy. On się chował. Och, nie potrzebujesz pomocy. Możesz mi pomóc znaleźć Bruno i małego misia. Wchowanego. Bohaterowie nie bawią się w chowanego. Ach, super Filip jedzie z pomocą. Pomóc wam naprawić latawiec? Już naprawiliśmy, prawda, kicku? Jak nowy. O, no prawie. Nikt mnie nie potrzebuje. Możesz mi pomóc go puszczać. O tak. Jak latawiec się znowu zaklinuje, pomogę mu go wyciągnąć. Tym razem ja będę bohaterem. Ja, super Filip. Przepraszam, kicku, ale nie ma wiatru i jest za dużo drzew. Latawiec znowu ci się gdzieś zaplącze. Oho! Super Filip leci z pomocą. Pomogę ci puszczać latawiec. Serio? Super! Po co ci wiatr, jak masz super Filipa? Pamiętaj, nie za blisko drzew, Filipie. Zaraz się w nich zaplączę. O, latawiec! Nie,
znowu! Hurra! To znaczy... O nie... Pójdę po Rosie. Zdejmij go łapką do latawca! Nie potrzebujesz, Rosie! Masz super Filipa! O, rwie się! Stop! Potrzebna nam łapka! Muszę go zdjąć, zanim Rosie tu przyjdzie. Ach, no chodź! Ach, no chodź! Głupi latawiec! Śmiesznie puszczasz latawcę, Filipie. Zaklinował się! Przecież to widać, dzióbek! Chyba już czas na małą sztuczkę dzióbka. Nie, nie! Ja to zrobię! To Super Filip w akcji! Super Filip? Nie śmiałbyś się, gdybyś potrzebował pomocy. Super Hiper Filip! No wychodź! Już! Z czego dzióbek się śmieje? Z niczego! Cześć, Filip. To ci pomoże go zdjąć. Mam go! Tada! Latawiec uratowany! Przez Super Filipa! O, cały w trzępach! Czy znów puszczałeś go za blisko drzew, Kicku? W sumie to moja wina. Chciałem, żeby latawiec się zaklinował, żeby mógł go uratować i być bohaterem. To znaczy, że zrobiłeś to celowo? Tak. Przepraszam, Kicek. Obiecuję, że go naprawię. Beznadziejny ze mnie bohater, prawda? Rosie, Filip, widzieliście małego misia? Nie był z tobą? Nie, bawiliśmy się w chowanego i nie możemy go znaleźć. My go znajdziemy, prawda? Jasne, sprawdzę na placu zabaw. Ty sprawdź przy huśtawkach. Nie martw się, Bruno, znajdziemy go. Mały misiu! Gdzie jesteś? Mały misiu! Och, tu go nie ma. Musimy go znaleźć. Czy jest tam? Niestety, nie. Spokojnie, Bruno. Mały miś nie zginął. Po prostu się zapodział. Mały misiu! Gdzie jesteś? O, zabawne. Ktoś jest w labiryncie. Ciekawe. Mały misiu, czy to ty? Sam. Bruno. Mały misiu. Tu. Och, maleństwo. Wiedziałem, że to ty. Filip. Bohater. Chodźmy, mały misiu. Zaprowadzę cię do reszty. Mówiłem, żeby nie szedł za daleko. O, mały miś! Był w labiryncie. Obiecaj, że nigdy więcej nie będziesz sam szedł. Przepraszam. Skąd wiedziałeś, gdzie on jest? Zauważyłem zmieniające się flagi. Bardzo sprytnie. Jestem z ciebie dumna, Filipie. Dziękuję. Może od dziś powinniśmy cię nazywać Super Filip. Chyba wolę po prostu Filip. Ale dla Super Filipa mam jeszcze ostatnie zadanie. A po co mi to? Super Filip miał super pomysł, prawda, Kicku? Tak! Dzięki pelerynie Filipa mam znowu świetny latawiec! Cieszę się, że nie jesteśmy jednak bohaterami. Wyobrażasz sobie cały czas ratować ludzi? Masz rację! Nigdy byś nie spała! A ty byś musiał przestać robić to, co robisz, żeby pomóc. Mówiąc o przestawaniu, przestanę po tym! Hej! Przydatna rzecz ta łapka!
bardzo sprytne, Kicku. Legenda o czerwonej pandzie. Jaką bajkę ci dzisiaj przeczytać? Tę o pociągach? Nie tę. O tygrysie? Księżycu? Słyszałem je już tysiące razy. Opowiedz mi coś nowego. Dobrze, niech pomyślę. Dawno, dawno temu była sobie mała, czerwona panda. Była mała, czerwona panda, która chciała być odważna jak lew. Więc szła bardzo, bardzo długo przez ogromną, gorącą pustynię. A potem znalazła małą łódkę i zaczęła płynąć przez wielki ocean. Rosie! Co? Co się stało? I co było później z czerwoną pandą? Nie mogłem spać! To najlepsza bajka na świecie! A, no dobrze. Więc czerwona panda dotarła do wielkiej, zaśnieżonej góry. Zaczęła się na nią wspinać, ale nagle poślizgnęła się na lodzie. I spadła! Ale nic jej się nie stało. Wtedy pojawiła się mądra, niebieska sowa. Powiedziała: idź za mną, a pokażę ci, gdzie można znaleźć dar odwagi. I odleciała, ale panda nie mogła za nią nadążyć. I co było potem? Obiecałam, że pomogę Oli. Opowiem ci wieczorem. Ale nie chcę tyle czekać. Jaka szkoda, że nie masz rolek. Pojeździłbyś ze mną. Szkoda. Cześć, Filipie. Cześć, Bruno. Opowiem wam coś. To bajka Rosie. Okej. A o czym jest? O czerwonej pandzie. Więc dawno, dawno temu żyła czerwona panda, która chciała być tak odważna jak lew. Więc... Co to za panda? Jest zmyślona, to tylko bajka. Uwielbiam bajki. Mów dalej. Dzięki, że mi pomagasz. Mam tak dużo rzeczy do ułożenia. Może posortujmy to według kolorów. Cześć. To Dziubek. Czego on chce? Cześć, Dziubku. I co było później? Po tym, jak czerwona panda goniła mądrą niebieską sowę. Ale o czym ty mówisz, Dziubku? To moja bajka dla kicka. Uwielbiam pandy i sowy. Opowiedz mi ją. Mnie też. Dobrze. Zrobiłem ci duże rolki. Teraz pojeździmy razem. Dzięki. Chciałbym poznać zakończenie bajki Rosie. Ja też. Kicek opowiedział mi wszystko o mądrej sowie. Małe żołędzie też są ciekawe, co dalej. Muszę poczekać do zakończenia aż do wieczora. A może, jeśli poprosimy Rosie, to powie teraz. Tak, świetny pomysł. Może zjedziesz na rolkach. Wypróbuję je później. Prosimy. Ładnie prosimy. Ale teraz muszę pomóc Oli. Ja też chcę poznać zakończenie. No proszę, co się stało z pandą, kiedy goniła mądrą sowę? No dobrze, opowiem wam. Opowiem wam później. Kiedy? Po zachodzie słońca, obok boiska. Hurra! Dziękujemy! Ale ja ci zazdroszczę. Ty już znasz zakończenie. Wyjątkowa bajka wymaga wyjątkowej sceny.
późno. Możemy teraz pojeździć. No dobrze. Będziesz jechał najszybciej na świecie. Super, nie? To dość strome wzgórze. Może spróbujmy po czymś płaskim. Przecież cały czas będę przy tobie. 3, 2, 1. Ruszamy! O, hurra! To był trudny kawałek. Bruno, nic ci nie jest? Nie, chyba nie. Naprawię to. Znowu będziesz mógł jeździć. Ja powinienem chodzić, nie jeździć. Przepraszam, chyba jestem na to za mało odważny. A. Rosie, szukałam cię już wszędzie. Co się stało? Nie wiem, jak zakończyć bajkę. Nie mogę nic wymyślić. Oj! Wszyscy będą bardzo zawiedzeni. Scena wygląda wspaniale. Jesteśmy tacy przejęci. Nie przejmuj się. Czerwona panda opowie, co było dalej. Zobaczysz. Ale Olu, czerwona panda nie istnieje. Bruno, wejdź na scenę, a ja włączę reflektor. Ja? Na scenę? Nie musisz tam iść. Ja to zrobię. Szybko, chodź ze mną. Olu, o co w tym chodzi? Musimy pomóc Rosie. Mamy mało czasu. Zapraszam na uroczysty finał legendy o czerwonej pandzie autorstwa wspaniałej bajkotwórczyni Rosie. Więc czerwona panda próbowała znaleźć mądrą sowę i wtedy... Mała zmiana planu. Teraz to my opowiemy wam legendę o czerwonej pandzie. O! To czerwona panda. Długo podróżowałem przez... Ocean. Ocean. Wspięłam się na... Górę. Tak. I teraz muszę odnaleźć mądrą sowę. Tylko ona może dać mi dar odwagi. Możesz mi przynieść niebieski szal z piór? Muszę go pożyczyć natychmiast. Gdzie, ach gdzie jest mądra niebieska sowa? To ja! Mądra niebieska sowa. Nie ma potrzeby dawać ci daru odwagi. Ty już jesteś odważna. Przebyłaś ocean. Wdrapałaś się na górę. I wyszedłeś na scenę przed tyloma przyjaciółmi. Jesteś najodważniejszym misiem na świecie. Raczej pandą. A tak, czerwoną pandą. Dziękuję, mądra Rosie. Mądra niebieska sowa. Niech żyje czerwona panda oraz mądra sowa. Rosie, opowiesz mi jakąś prawdziwą bajkę, jak ta o pandzie? Dawno, dawno temu był sobie niebieski królik, który skulił się w swoim hamaku i poszedł spać. Nie jestem śpiący. Chcę posłuchać bajki. Dzisiaj to ty opowiadasz bajkę. Ta bajka była prawdziwa.
Kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo? Rosie! O co chodzi, kicku? Musisz obserwować. Bardzo uważnie. Ćwiczyłem tę sztuczkę jojo przez wieki. Hej, to genialne, kicku. Czy mogę spróbować? Tak, ale nie smuć się, jak ci nie wyjdzie, Rosie. Zajęło mi to wiele dni, żeby osiągnąć ten poziom. Masz rację, kicku. To jest bardzo trudne. He? Ale jak ty to robisz? Zniknęło! Ktoś je zabrał! Zwolnij, dzióbku! Co zniknęło? Moje gniazdo! Kochane gniazdko! Dębiak na pewno by coś zauważył! Och, nie tam to! Moje cudowne, nowe gniazdo! Powiedz, kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo? Och, no kiedy je opuszczałem, oczywiście! Pokażesz nam to, dzióbku? Oczywiście, ale nie ma co oglądać. Przepadło. Nie ma. Mówię wam, nie ma. To jest to drzewo. To ze skręconymi gałęziami. Gniazdo było tam. Biedne małe żołędzie. Kochały moje gniazdo, a teraz nie mają dokąd pójść. Nie wyglądają na zmartwione. Znajdziemy je, dzióbku. Musimy tylko poszukać wskazówek. Jakich wskazówek? Może małych gałązek z gniazda? Albo odcisków. To zawsze jakieś wskazówki. Widzę jedynie liście. Nie ma szans. Nie zobaczę już więcej mojego gniazda. Dzióbek! Odzyskamy twoje gniazdo, obiecuję. Na pewno dębiak może pomóc. Ma stąd całkiem niezły widok. Cześć, dębiaku. Dzióbek szuka swojego gniazda. Widziałeś je? Jest w moich gałęziach, tam gdzie zawsze było. Nie tamto. Jego nowe gniazdo. Tego nie widziałem. Kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo, dzióbku? Zaraz przed tym, jak ktoś je zabrał. Nie przejmuj się. Możesz użyć gniazda w moich gałęziach. O, dziękuję, dębiaku. Ale ja chcę moje nowe gniazdo. To zaginione. Nie martw się, dzióbku. Jeśli je zobaczę, dam ci znać. Chodź, kicku. Może Bruno widział gniazdo dzióbka. Okropne, biedaku. To było najlepsze gniazdo, jakie zrobiłem. To kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo? Wszyscy ciągle zadają mi to samo głupie pytanie. Wybacz, ja zawsze się huśtam, kiedy chcę się rozweselić. Może ty spróbujesz? No dobra. Bujaj się, dzióbku, wysoko w górę. To jakbym był wysoko w gałęziach, kołysząc się na wietrze. Teraz tęsknię za moim gniazdem jeszcze bardziej. Chodźmy do Bruna. Może on widział twoje gniazdo. Jeśli Bruno nie widział gniazda dzióbka, to myślę, że mamy problem. Zobacz kolejną sztuczkę jojo, Rosie. Ta była jeszcze lepsza niż poprzednia. O, czy mogę spróbować? O, dobrze, ale musisz poćwiczyć naprawdę mocno, żeby to zrobić. Chyba wiem, dlaczego tak lubisz jojo, kicku. To świetna zabawa. Cześć, Bruno. Zniknęło gniazdo dzióbka. Możesz pomóc? To niedobrze. Kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo, dzióbku? O! Patrzę na nie teraz! Albo na to, co z niego zostało! Nie, to nie jest twoje gniazdo! No, teraz już nie jest! Spójrz, co takiego z nim zrobiłeś! Nie zrobiłbym tego! Szczerze! To drzewo z lasu, dzióbku!
Bruno nie zabrał twojego gniazda. Więc kto zabrał? A? No, powiedz mi! Dokąd on teraz poleciał? Lepiej pójdźmy za nim, w razie gdyby chciał oskarżyć kogoś innego. Przebija się przez obronę, rzuca... Ale czy trafi? O, tak! Tutaj jest! Co takiego zrobiłeś z resztą tego? Resztą czego? Dzióbku! Znowu się pomyliłeś! Filip nie zabrał twojego gniazda! Ale po co mi jakieś głupie gniazdo? Ono nie jest głupie. To mój dom. I chcę go z powrotem. Jeśli nie możemy znaleźć starego gniazda, może zbudujmy mu nowe? Tak! I możemy włożyć tam rzeczy, które lubi Dzióbek, żeby poczuł się jak w domu. Że mu się spodoba. Dębiak wie o gniazdach więcej niż ktokolwiek. Co myślisz o naszym gnieździe, dębiaku? Dobrze, zobaczmy. Muszę powiedzieć, to jest najlepsze gniazdo, jakie kiedykolwiek widziałem. Tak! A więc to wy zabraliście moje gniazdo? Pomyliłeś się! To wcale nie my... Jesteśmy niewinni! Spójrz na to cudowne gniazdo! Przyjaciele ci je zrobili! Wy... zrobiliście gniazdo dla mnie? To właśnie próbowaliśmy ci powiedzieć! Co porabiałyście, małe żołędzie? Bawiłyśmy się w gnieździe Dzióbka. Pokażecie nam, gdzie je ostatnio widziałyście, małe żołędzie? Tu właśnie było. Na drzewie z pokręconymi gałęziami. Widzicie? No. A gdzie wy wszyscy idziecie? Co tam jest? Wygląda jak gniazdo. Tak. Ciekawe, do kogo należy. Chyba do jakiegoś innego ptaka. Tak, w każdym razie myślę, że powinniśmy poszukać je gdzie indziej. Dzióbku, jesteś pewien, że to nie tutaj zbudowałeś swoje gniazdo? Możliwe. Czyli nikt nie zabrał twojego gniazda, bo to jest twoje gniazdo, prawda? Zapomniałeś tylko, gdzie je umieściłeś, prawda? Myślałem, że to było to drugie drzewo z powyginanymi gałęziami. Nie moja wina, że wyglądają tak samo. Dzióbku, oskarżyłeś nas o kradzież gniazda. Nie uważasz, że powinieneś nas przeprosić? Przepraszam wszystkich. Jaką mamy pewność, że on go więcej nie zgubi? Cóż, powinien położyć je w miejscu, które łatwiej zapamiętać. Wygodnie ci tam? Jest tak przyjemnie i chłodno. Miło mieć cię z powrotem. Jak wam się podoba wasz nowy dom, żołędzie? Rosie, czy widziałaś moje jojo? Muszę ćwiczyć. Nie, niestety, Kicku. Jesteś pewna, że go nie brałaś, Rosie? Wzięłaś! Dlatego jesteś taka dobra w jojowaniu. Ćwiczyłaś bez pytania. Kicku, co to jest? Kiedy ostatnio widziałeś swoje jojo, Kicku? Przepraszam, Rosie. Thank you.
niebieski dzień kicka. Kicku, czy naprawdę dzisiaj wszystko musi być... niebieskie? Tak. Przyniosłam ci obiecane lody jagodowe. O, pycha! Dziękuję. Czy to kapelusz Dzióbka? Tak, bardzo niebieski, nie? Mam nadzieję, że zapytałeś o pozwolenie. Zostawił go na gałęzi. Tylko go pożyczyłem. Potrzebuję niebieskich rzeczy. Dlaczego? Bo dzisiaj mam niebieski dzień. I wszystko musi być niebieskie. Tak jak te lody jagodowe. Właśnie widzę. Chyba będziesz potrzebował pomocy w tym niebieskim dniu, kicku. Hurra! Dzisiejszy dzień będzie genialny! Cześć! Chcesz zagrać z nami w piłkę nożną? Wybaczcie, jestem zajęty! Czy Filip właśnie powiedział, że nie ma czasu grać w piłkę? Tak. Cóż, no to trudno. Gramy sami. To jest trudniejsze niż myślałam. Pokażę ci, jak to się robi. O, tak! Niesamowite zagranie! Popatrz, to chyba Dzióbek. Pomocy! Wyciągnijcie mnie! Dzióbku, nic ci nie jest? A jak ci się wydaje? Właśnie zaatakowała mnie niebieska piłka. Tak, w zasadzie to moja wina. Przepraszam. Czy to nie jest mój kapelusz? Ten na szczególne okazje? Tak. Więc oddaj mi go, proszę. Przepraszam, ale zostawiłeś go na gałęzi. O, dobrze, że mam jeszcze niebieską piłkę. Bardzo mi przykro, ale chyba pękła. Wygląda na to, że ten dzień nie będzie wcale taki niebieski. Cześć, kicku. Cześć, Rozi. Macie smutne miny. Kicek ma niebieski dzień, ale niebieska piłka pękła, a Dziubek wziął niebieski kapelusz. Niebieski? Już wiem. Kicku, czy pomożesz mi zbierać niebieskie jagody? Jagody są niebieskie! Tak! Wy możecie razem pozbierać jagody, a ja zaniosę piłkę do Filipa, żeby ją naprawił. Super! Wielkie dzięki! Tak, ten kapelusz pamięta lepsze czasy. Przyjęcie powitalne Mańka, urodziny Dębiaka. Fajnie by było włożyć go na jakieś przyjęcie. Znamy miejsce, gdzie rosną największe i najbardziej niebieskie jagody na świecie. Gdzie to jest? Właśnie tutaj. Zacznij zbierać. Ale co mam zbierać? Gdzie one są? Gdzie się podziały wszystkie jagody? Co to może być? Jeszcze nigdy nie słyszałam takiego dźwięku, a słyszałam ich wiele. Zofio? Olu? Czy coś się stało? O, Rosie, może ty nam powiesz, co to jest? Z warsztatu Filipa dobiega dziwny dźwięk. Co to za dziwny dźwięk? Takie jakby chlupotanie. Słyszysz? Cześć, Filipie. Co to za dziwny dźwięk? Cześć, Rosie. Wejdź i popatrz.
co? Co o tym myślisz? Filipie, co ty wyrabiasz? Ha, rozgniatam jagody moim miazgaczem. Sok z jagód? Od jagódki do butelki. Spróbujcie, jest pyszny. Piłam już wiele soków jagodowych, ale ten jest najpyszniejszy. Ale po co chcesz go zrobić aż tyle? Żeby wystarczyło na cały rok. Ale niestety, to bardzo ciężka praca. Ręce mnie bolą, a zrobiłem dopiero kilka butelek. A może mi pomożecie? Nie lubię się brudzić. Rosie? Ja nie. Ale sprowadzę kogoś, kto chętnie pomoże. Potrzebuję tylko butelki soku i pioruna szos. Powodzenia! Cześć, Dzióbku. Co tam? Chciałbym pójść na przyjęcie. Wtedy mógłbym założyć ten kapelusz. Nie byłem na żadnej imprezie od wieków. No dobra. Wskakuj. Przyszedł mi do głowy pewien ciekawy pomysł. Jaki pomysł? Niebieski. I kiedy tam doszliśmy, jagód nie było. Ani jednej jagódki. Ojej. Jagody są dla wszystkich, a nie tylko dla jednej osoby. Masz rację. Zawsze się wszystkim dzielimy. Cześć. Cześć, Rosie. Kto z was chce się napić soku z jagód? Jest pyszny. O, ja poproszę. Wspaniały. I taki niebieski. Bardzo smaczny. Kto chce zrobić go więcej? Filip nazbierał mnóstwo jagód. Jagód? To już wiemy, gdzie się podziały. Okej, miazgacz przygotowany. Rozgniataj! Wow! To najbardziej niebieska rzecz na świecie! To działa! To działa! Od jagódki do butelki. A z butelki do mojego brzucha. Nie, do brzucha łasucha! Super! Chyba wystarczy mi tego soku na cały rok! Jak to tobie wystarczy? O co chodzi? To ty wymyśliłeś, żeby zrobić sok? Ale jagody należą do wszystkich. Zawsze się dzielimy. Tak, oczywiście. Jest dla wszystkich. Tylko żartowałem. Dziękujemy. Ekstra! Niebieski rządzi! O, prawie bym zapomniała. Czy mógłbyś naprawić tę piłkę? No jasne. Zrobię wszystko dla naszej jagodowej gwiazdy. Proszę bardzo. Mam dla was niebieskie rzeczy. Dla każdego coś niebieskiego. Wygląda na to, że wszyscy mamy dzisiaj niebieski dzień. Tak. Wszyscy oprócz mnie. O, nie masz kapelusza. Proszę, pożycz mój. W końcu zawsze się wszystkim dzielimy. Dzięki, Dzióbku. Ale tylko na dzisiaj, pamiętaj. To kapelusze wyłącznie na szczególne okazje, wiesz? Dziękuję, przyjaciele. Dzięki wam mój dzień był bardzo niebieski. No to kto chce grać w niebieską piłkę? Ja! Podobał ci się twój niebieski dzień? Tak, to najlepszy niebieski dzień w moim życiu. Ale pewnie trochę potrwa, zanim będzie następny. Myślę, że to dobrze. Tak, bo jutro będzie żółty dzień, a pojutrze czerwony. O, a potem różowy. Nie! Rosie? Rosie, co się stało? Nie powiedziałam ci jeszcze o fioletowym. Jak Filip dostał skrzydła.
co on zamierza zrobić? Filip zachowuje się tak dziwnie. Pokaż, niech spojrzę. Wygląda tak, jakby uciekał przed rozwścieczonymi pszczołami. Nie, wydaje mi się, że on próbuje być cool. A co jest cool w machaniu rękami niczym zwariowany motyl? Chodźmy się tego dowiedzieć. Najpierw chcę się dowiedzieć, co było w tym pudełku, które ktoś zostawił pod naszymi drzwiami rano. Dla Rosy i Kicka. Ale nie jest napisane od kogo. Co może być w środku? Rosy i Kicek pokochają mój prezent. Nie każdego dnia ktoś daje ci twój bardzo szczęśliwy kamień. Ojej, zapomniałem włożyć go do pudełka. Musi być jakiś sposób, żebym to zrobił. Zrobił co? Co próbujesz zrobić znów? O, cześć, dzióbek. Próbuję latać. Latający Filip! Kiedy skończysz? Latanie to sztuka. Coś, o czym ja wiem praktycznie wszystko. A teraz wstań. Podnieś swoje ręce i zamknij oczy. Okej. A teraz szybuj, mały ptaszku. Wzbij się w powietrze. Poczuj tą bryzę i wznoś się w chmury. Nurkuj z jaskółkami. Uważaj na drzewo! Problem twój w czym innym tkwi. Czyli w czym? Wyraźnie brakuje ci skrzydeł. Och, zauważyłeś. Au. Co ty robisz? My magiczne pióra weź i ku przejrzystemu niebu leć. Ra! O tak, Filip, już czas latać. Wow. Czas się ruszać. Machaj, machaj. Czy czujesz tą magię, Filip? Nie, ale czuję się głupio. Wow, wow! Znalazłeś coś na dnie? Nie. To zabawne. Filip siedzi na naszych kwiatkach teraz. Wygląda na bardzo zrezygnowanego. Chyba przyszedł najwyższy czas dowiedzieć się, o co chodzi. Cześć, Filip. Och, cześć, Rosy. Kicek. Co tam? Wszystko, czego chcę, to latać. Czy proszę o zbyt wiele? Może? Użyłem nawet magicznych piór dzióbka, ale nie są dobre. Nie mogę się oderwać od ziemi. O, może po prostu nie jesteś stworzony, żeby latać? Myślę, że Kicek ma rację. Świetnie. Ale to nie oznacza, że nie możesz próbować. A my ci pomożemy. Prawda, Kicek? Tak? O, tak! Tak, pomożemy! Cześć, Rosy. Kicek. O nie. Jak ja teraz im dam mój szczęśliwy kamyk? Dobrze, Filip. Wyżej. Wyżej. Machaj mocniej. Mocniej. Macham.
Macham! To nie działa. Jestem wykończony. Aha, wiem. Spróbujmy na wzgórzu. O, Rosie, Kicek. Jesteście pewni, że tym razem się uda? Prawie na pewno. Powodzenia, Filip. Myślę, że ci się przyda. Nadchodzę! Filip, jesteś cały? Nic mi nie jest. Żeby tak wszyscy stali w bezruchu. Musi być jakiś sposób, abyś mógł latać. Jedyne, co umiem, to się przewracać. Nie latać jak ptak. Szkoda, że nie masz skrzydeł jak samolot. Kicek, jesteś geniuszem. W takim razie chodźcie. Dokąd? Zrobić Filipowi skrzydła. Teraz moment, na który wszyscy z was czekali. Kicek, proszę. Przedstawiam wam Filipa, chłopca, który lata. Gotowy, Filip? Gotowy! Stać! Co się stało, Bruno? Otworzyliście już prezent? On był od ciebie? Ale on był pusty! Wiem, wybaczcie. To miało być w środku. O, jest cudowny! To mój szczęśliwy kamyk, żeby wszystko, co robisz, wychodziło dobrze. Do tego właśnie służy szczęśliwy kamyk. Dziękuję, Bruno. Z twojego pudełka wyszły super skrzydła Filipa. A teraz z tym szczęśliwym kamykiem jego pierwszy lot musi się udać. Powodzenia, Filip! Gotowy! 3, 2, 1. Wow! Filip dostał skrzydeł! Ja latam! To mój szczęśliwy kamień. I moje magiczne pióra. Dobra robota, Filip. Umiesz latać. Wszystko dzięki wam, kochani. Tak, Kicku? Gdybym był Poirot, ale takiego samego rozmiaru jak teraz, mógłbym skakać aż do księżyca. Ciekawy fakt. Ale pomyśl, jaki duży musiałby być pies, na którym bym siedział. Bardzo duży. Ogromny! Ale wtedy co z budą dla psa? Byłaby gigantyczna! Rosie? Tak, Kicku? Nie chcę być gigantyczną pchłą, Rosie. Nie sądzę, że ci się to przytrafi. Dobranoc, Kicku. Dobranoc, Rosie. Chciałbym być gigantycznym królikiem za to. Prawa na księżyc. Niesamowite! Ten księżyc jest
taki ogromny. O, ciekawe jak na nim jest. Słyszałem, że jest zrobiony z sera. Jeśli to prawda, to musi być smaczny. To raczej nie jest prawda. O, chciałbym się tam dostać. Mógłbym jeść, spacerować, spotykać tubylców i skakać w kosmosie. Zamierzam się tam wybrać. Ale jak? A właśnie jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. Zwiedzę księżyc jutro wieczorem. Ale Kicku, wydaje mi się, że to nie będzie takie proste. O, ruszam. Księżyc. Pyszny ser. Kicku? Gdzie jesteś? Wielkie nieba! Kicek naprawdę próbuje dostać się na księżyc. Czy jesteś pewien, że to się uda? Księżyc jest naprawdę daleko stąd. Tak myślę. Umiem skakać bardzo wysoko i mam dużo czasu na ćwiczenie, póki nie wzejdzie księżyc. Kicku, tutaj jesteś. Zdążyłaś w samą porę. Kicek chce skoczyć na księżyc. Serio? Tak, i muszę jeszcze zrobić kosmiczny trening, zanim wyruszę. Dlatego już ćwiczę skoki. Jesteście gotowi? 5, 4, 3, 2, 1. Stop! O nie, nie umiem tak wysoko skoczyć. Machaj skrzydłami, wtedy dotrzesz wyżej. Przecież nie mam skrzydeł. To pomachaj rękoma. Dasz radę. Właśnie tak, tylko trochę mocniej. Skacz, Kicku. Wyżej, wyżej. A teraz leć. Dzień dobry. Czy jest pan kosmitą? Czy dotarłem na księżyc? Jestem tam? No, niezupełnie. Trudno. I tak tam dotrę. Jakoś. Wielki krok Kicka w nieznane. Wielka wyprawa na księżyc. Wspaniale. Wyglądasz jak prawdziwy astronauta. Super. Muszę zjeść trochę sera w ramach treningu. Ale jak ja mam się tam dostać? Co to? Kicku, co ty wyrabiasz? Śmiesznie wyglądasz. To jest kombinezon. Polecę na księżyc, jak tylko się dowiem, jak tam dotrzeć. Potrzebujesz rakiety. Rakiety? Tak, i mogę ci ją zrobić. Ekstra! No to na co jeszcze czekamy? Musisz się pospieszyć, jeśli chcesz ruszyć dzisiaj. Niedługo będzie noc. Moja rakieta zaniesie cię na księżyc w mgnieniu oka. Nie mogę się doczekać. Ja też mogę lecieć? Przepraszam, ale obaj się nie zmieścimy. A to był mój pomysł. Ale możesz polecieć, jak tylko wrócę. Wielkie dzięki. Jak ci się podoba? Niezłe, niezłe. A co właściwie jest na tym księżycu? Jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że jest zrobiony z sera i że są tam mili kosmici i kosmokróliki. Chyba warto to najpierw sprawdzić. Mogę się tego podjąć. Zostaw to mnie. Ekstra! Dziubek chce polecieć aż na księżyc specjalnie dla mnie. Dam radę. Dam radę. Prawie tam jestem. Cześć. Lecę do domu. A ty dokąd się wybierasz? Lecę na księżyc, żeby sprawdzić, jak tam jest.
Ha, ha, ha. Na Księżyc to przecież tysiące kilometrów stąd, aż tam. Jesteś gotowy? Tak, pospiesz się. Pora wystrzelić mnie w kosmos. To bardzo długa droga. Możesz schudnieć. Zrobiłam ci kosmiczne ciastka i nalałam sok. Dzióbku, wróciłeś. Co widziałeś na Księżycu? Czy powinnam coś Kickowi dopakować? Na Księżycu, tak. To znaczy, jest tam trochę chłodno. To nie problem. Ta butelka z wrzątkiem cię rozgrzeje. Jest też słonecznie i deszczowo. Okulary, kapelusz i parasol i kalosze. Proszę. Gotowe? Czy Księżyc naprawdę jest zrobiony z sera? Tak. I z lodów bananowych. I chleba, i brzoskwini. Już gotowe! Pora wyruszyć. Tu jest miło i wysoko, i blisko do Księżyca. To idealne miejsce. Jesteś gotowy? Przeszedłeś trening? Masz wszystko, co trzeba? Tak. Powodzenia! Leć na Księżyc! Hurra! Dalej! Powodzenia! Wielkie dzięki! Przywiozę wam trochę sera z Księżyca! 5, 4, 3, 2, 1... Ruszaj! Zniknął! Oj! Zatrzymajmy go! O nie! Piękny kicek! Wow! Kicku, nic ci nie jest? Jednak miałaś rację. Nigdy nie uda mi się dotrzeć na Księżyc. Tak mi przykro. Szkoda, że Księżyc nie jest tak blisko, jak jego odbicie w wodzie. Skoro kicek nie może się dostać na Księżyc, to może Księżyc przyjdzie do kicka. Kicku, kicku, pospiesz się, już pora. Pora na co? Kicku, pospiesz się. Rakieta jest już gotowa, a ja polecę z tobą. Ale... 5, 4, 3, 2, 1... Start! Hurra! Widziałam, że było ci przykro, że nie poleciałeś na Księżyc. Więc przenieśliśmy Księżyc tutaj. Mam nadzieję, że ci się spodoba. No pewnie! Jest nawet księżycowa uczta! Pychota! Dzióbku, czy lody na Księżycu były takie pyszne jak te? W zasadzie to wcale nie doleciałem do Księżyca, bo był... O wiele za daleko. Przepraszam. Nie szkodzi. Na pewno nie są takie pyszne jak nasz wspaniały ser, chleb, lody bananowe i brzoskwinie. Pychota. Nie jesteś rozczarowany? Nie. Ten księżyc jest nawet lepszy, bo odwiedzam go z moimi przyjaciółmi. Hurra! Rosie, wiesz, że na niebie jest całe mnóstwo planet? Kicku, jest naprawdę późno. A to był bardzo długi dzień. Tu jest Jowisz, Saturn, a to są jego pierścienie z lodu. Mars! O, jest czerwony! Rosie? Tak, Kicku. Jutro polecę na Marsa. Czerwony ser musi być pyszny. Oj, kicku.